Witam serdecznie. Ponownie widzimy się w tym samym miejscu i ponownie będziemy robić wyciskanie. Tydzień temu oczywiście wrzuciłem film z wyciskania 175 kg, 5 razy było zaliczone. Dzisiaj co? Tydzień później, jak w poprzednim odcinku, wszystko to samo, tylko chcemy, żeby był większy ciężar. Mamy dzisiaj sporo roboty do zrobienia, także myślę, że ten film się skończy tylko i wyłącznie na wyciskaniu. Ja sobie potem trening dokończę, ale już bez nagrywek. Dość sporo jest do zrobienia na social media, także dzisiaj po prostu to, co chcemy w tym vlogu umieścić, czyli po prostu wyciskanie. Tydzień oceniam dobrze. Dietetycznie było fajnie, jedzenia było dużo. Regeneracja myślę, że też. Kontuzji jako tako nic nie czuję, nic mnie nie boli. Spoko to wszystko szło. Także jeśli nie pójdzie to dzisiaj, to po prostu organizm potrzebuje jeszcze czasu, żeby się przyzwyczaić. Aczkolwiek jeśli do dzisiaj pójdzie, no to jest to mój rekord. Zdecydowany rekord, jeśli chodzi o serię w wyciskaniu leżąc. Na pewno do tego chcemy dążyć. No mam mniej więcej swój rekord aktualny, dostępny, że tak powiem w cudzysłowie, jeśli chodzi o to wyciskanie, czyli to 207,5 prawdopodobnie w tej chwili udałoby się wykonać. Z tego względu, że 175 na 5 jak robiłem, czyli to co widzieliście też ostatnio, 2 lata temu, no to 207,5 poszło. Także dzisiaj, że tak powiem, jest wejście w nieznane. W sensie ja 177,5 już trzymałem, ale nie zrobiłem nigdy 5 powtórzeń. Pozostaje nam się rozgrzać. Kurczę, no ja jestem pełny zmobilizowany. Pół paczki Delicji właśnie wjechało z Mleczną Doliną napojem proteinowym. Z 1500-2000 kalorii już jest zrobione, więc teraz trzeba zasilić tym mięsień, pompować to. Niech tam glikogen po prostu strzela w mięśniach. Układ nerwowy niech katuje tam tymi impulsami do mięśni. No i będziemy to chcieli wycisnąć. Już widzę, że jest sztanga do zmiany, także ja tutaj tu przygotuję na stanowisko na perfekt i zaraz widzimy się w seriach rozgrzewkowych. Startujemy. 6 dych założone. Przypiłem mikrofon dla lepszych wrażeń. Wchodzimy w pozycję, no i zaraz przygotowujemy to ciało do obciążenia. Sztanga zmieniona, wysokość jest ok. Pozycja. Dobra, lekko łokcie, tak minimalnie jakiś ból, czy ból, no po prostu czuję, że pracują, ale myślę, że to jest kwestia jeszcze jednej serii, żeby tego nie było czuć. Tak się bawię tym mikrofonem, bo on trochę lata. Natomiast myślę, że to zaraz minie. Zaraz jeszcze sobie skoczę po opaski, owiki na nadgarstki, no bo to też na pewno się przyda. Przy 140 się zobaczymy na następnej serii. Dobra, 140, tak jak mówiłem, przesunę sobie już owiki na nadgarstki, ale to jest na ostatnią serię, tylko i wyłącznie, żeby dodać troszeczkę kół ratunkowych, że tak powiem, i wzmocnić się na, ten maksymalny już wysiłek. Na razie 140, takie 3 ruchy myślę. Dobra. No, już się zaczynam kręcić w kółko, więc wchodzą emocje. Paczka 50 zaraz będzie. Nie wiem jeszcze, co się wydarzy. Po prostu robię swoje. Czasami jest dzień, że po prostu czujecie powera, a przychodzi główna seria. Nic, lipa, nie idzie. Czasami jest dzień, że jest spina, stres. Boicie się, co to będzie, a się okazuje, że ten stres działa finalnie motywująco i tak naprawdę finalnie robicie to, co macie zrobić, mimo że były jakieś tam obawy, także klepiemy swoje seryjki i tyle. Już widzicie, a myślę, że wejdziemy od razu. Te serie wstępne nie są jakieś wymagające. Ogólnie pierwszą serię zawsze sobie robię pierwszą serię rozrywką robię sobie na takie 10-12 powtórzeń, żeby dogrzać, ale potem już robię mało tych ruchów. Także jeśli wy robicie rozgrzewkę w taki sposób, że klepiecie po 10-12 powtórzeń, idziecie z tym ciężarem do góry,
to wy już cały spompowanie wchodzicie na serie główne i nie będzie tak siły. Także jak idziecie tą rozgrzewką w górę, to te serie rozgrzewkowe kolejne powinny być na 3-4 ruchy. To ma być tylko ścięgna, stawy, moja głowa ma poczuć, że jest coraz ciężej i tyle. Mięsień ma się zmęczyć wtedy, kiedy ma się zmęczyć. Czyli w tych seriach docelowych, bo to one dają nam realny impuls do stymulacji mięśnia, czy tam układu nerwowego też. Dobra, dwa razy myślę, albo raz. Zobaczymy. Fajnie bym to wziął i tak bym poczuł, jakbym w ogóle nic nie miał. Na ręce. O, coś się chyba odblokowało, powiem wam. Całkiem fajnie, nie? Wzdyłem tą sztangę na ręce. Wiadomo, poczułem takie przygniecienie, ale naprawdę spoko. Dobra, pierwsza 160 na 5. No i to ma być po prostu spacerek, tak? 160 na 5. Damy 162,5. Damy 162,5 na 5. Tak, żeby było lekko ciężej. Ale to po prostu... Ta seria to ma być pryszcz. To ma być po prostu jakbym mele puścił. Tyle. Tak to powinno iść. Także ona ma, to ma być pierwsza seria, która już daje stymulację, ale wciąż jest to daleko do tego, co ma być finalnie, do tego zmęczenia, które ma towarzyszyć finalnie przy tej ostatniej serii. Także 162,5. Cieszy mnie w ogóle, bo to i tak jest super wynik, kurczę. Że to jest takie z marszu. Że jakby mnie ktoś obudził lepami o 3 w nocy i bym miał 160 kg wycisnąć, to bym się położył, bym wycisnął. Dobra. Malutkimi ciężarami się operujemy. I tak nie przesadzamy, bo tutaj przecież macie połówkę. Jakbym aż tak chciał szaleć. A nawet jest plasterek sera, 0,25 kg. No już tak to nie idziemy, nie? Bez przesady. Także te 1,25 więcej dorzucamy. Niby ktoś powie przy takich ciężarach, co to w ogóle za dokładanie? Kurczę, to jest nieprawda. To jest tak samo jak ktoś wam podłoży paluszek pod sztangę i on tego nie dotknie, ale jak jest ten martwy punkt, to właśnie wam brakuje tego paluszka do tej stymulacji, żeby to poszło. Więc to jest bardzo ważne. I właśnie takimi malutkimi cegiełkami ten wynik trzeba budować. Bo to ciało nie przyzwyczai się w tydzień nagle, żeby podawać dużo większe obciążenia. To musi być po prostu proces długofalowy odżywiania organizmu, dawania tego stopniowego impulsu coraz bardziej i to robi ten finalny efekt. Także jak podejdziecie kiedyś, historia z życia wzięta, jak podejdziecie kiedyś do jakiegoś wielkiego chama na siłowni, po 1,25 i wam powie, że on takim małym nie robi, no to no nie zaimponuje. Przynajmniej komuś ogarniętemu w jakiś szczególny sposób. Dobra, na jedno ujęcie nie wiem, czy to pójdzie, bo jeszcze bym sobie odpoczął chwilę. Mamy 162,5, jedziemy z tym. Kurwa, to musi być po prostu prędkość światła. Pyk. Dobra, pośpieszyłem się z tym wszystkim trochę, ta pozycja, to nie było to za bardzo, się nakręciłem trochę, nie było źle, jak na taką pozycję przybrałem, to nie było źle, a jest 2,5 kg więcej niż w tamtym tygodniu na pierwszą serię, było to jakieś bardzo ciężkie, druga seria dużo powie, zastanawiam się, czy 170 nie dać na drugą, ale to zaraz przemyślimy. Powiem wam, że tak patrzę i kurczę, naprawdę sylwetkowo dzisiaj się to nieźle prezentuje, jak na tą wagę. Może nie taka zła ta masa, mi już chodzi po głowie ta redukcja, a z drugiej strony nie powinna w ogóle, bo tutaj są rekordy do zrobienia. Dobra, oficjalnie daliśmy 167,5, wszystko się zgadza, czyli tak, w
porównuję do ostatniego razu, dołożyłem do pierwszej serii, drugą zostawiam, no i trzecia docelowo będzie o 10 kg większa, także będzie większy przeskok w trzeciej serii, ale tak to sobie wymyśliłem. Ta seria nam dużo powie, to musi, kurczę, fajnie jakby to poszło zajebiście. Dobra, wchodzimy. Troszkę muszę się tutaj postarać bardziej. Mamy pozycję. Dobra. Kurwa, nie wchodzi to wyciskanie dzisiaj jakoś tak super. Ta druga seria trudna. Nie było jeszcze do odcięcia, to jestem pewien, ale nie ma takiej mocy. Nie czuję tego puf, z dołu, że nie strzela ta sztanga tak w górę. To będzie ciężki bój. 10 kg więcej to będzie ciężki bój, ale nie ma wyjścia. Czasami nie z takich opresji się wychodziło psychicznych, jak już te rekordy były bite, także zobaczymy, no. Dyspozycja dna średnio. Myślę, że dzisiaj średnio. Dowiecie się wszystkiego za pewnie krótką chwilę. Witam społeczność w drodze do bycia najsilniejszym wyciskaczem w polskim social media. Mamy 177,5 kg na sztandze. Moja waga 95, no i co? Trzeba to wycisnąć. Oficjalne ciężary Elejko. Wchodzimy w pozycję. Lekko mi ją możesz. 3, 4. Jest moje. Przerwa. Yes! Nie wiedziałem, że z takim zapasem, kurczę. Jakbym wiedział, że tak lekko pójdzie, to 185 byśmy dali, a to zapas trzech powtórzeń był. Zresztą sami widzieliście. Ostatnie powtórzenie. Jedno z lżejszych w moim życiu. Pozdrawiam. Słuchajcie, no poszło. Jestem w szoku. Nie wiem, jak to się stało. Jak widzicie, cała poprzednia gadka odnośnie tego, że niezależnie jaki mamy dzień, to nie robimy z siebie cioty, tylko lecimy według planu. Oczywiście ostatnie powtórzenie, glute bridge był, natomiast impuls wszedł. I jasne, że byłoby to powtórzenie bardziej stymulujące, jeśli tego glute bridge'a by nie było. Natomiast skoro jestem w stanie przebić bariery, nawet lekko łamiąc upadek mięśniowy techniczny i wchodzę już w taki upadek mięśniowy mechaniczny, gdzie już wszelkimi siłami to wyciskam, to później jak się cofnę z obciążeniami i zacznę znowu do idealnej techniki, to ja będę w stanie dojść znowu do tych obciążeń w idealnej formie. Także wiem, na co sobie mogę pozwolić. Oczywiście nie powinniście się uczyć wyciskać w ten sposób, ale na moim poziomie, żeby bić rekordy, to trzeba po prostu. Czasami trzeba w taki sposób. Niebawem pewnie będzie deload, więc będzie zejście z tych ciężarów. Natomiast mamy to. Rekord 177,5 kg 5 razy. Jeszcze tydzień. I 180 wchodzi na 5. A jak 180 wejdzie na 5, to 210 jest wypierdolone na pewno. I to jest nowy rekord mój na klatę. Także zaczyna się robić ciekawie. Jeszcze większa motywacja teraz wchodzi, no bo po 10 latach naprawdę, żeby robić to z taką samą pasją i zapałem, musi być progres. Dla mnie, ja na przykład nie uznaję, nie dałbym rady trenować w taki sposób, jak powiedzmy ktoś osiąga efekty i ma sylwetkę i sobie tak ćwiczy po prostu na podtrzymanie, dla zdrowia. Ja to oczywiście doceniam, bo dla mnie to nie jest lekkie. Jakby, jeśli nie czuję rywalizacji choćby samemu ze sobą, to nie mam takiego oparcia do treningu, że kurczę, no skoro nie idę dalej, to po co to robić, nie? Jeśli stoisz czymś w miejscu, jeśli się nie rozwijasz, to po co?
Chodzi o to, żeby sobie cały czas wyznaczać te poprzeczki dalej, żeby być lepszym, silniejszym. To daje największy fan, satysfakcję z treningu, z rozwoju, z bicia kolejnych rekordów, no i z bycia przynajmniej najlepszą wersją siebie, nie? Fajnie. Kurde, ciężko, bo zaraz sobie zobaczę w nagraniu. Ciężko było, ale dobra decyzja. Sztanga trochę dostałem ją, bardzo mocno ją dostałem. Coś, poczułem taki impuls, ale też się nie dziwię, bo takiego ciężaru nie jest łatwo podać. Też w odniesieniu do ostatnich komentarzy, generalnie wiadomo, że ja tutaj robię małe show, żeby to pokazać w social media, więc jakby nie podziękowałem na filmie bezpośrednio Asekurantowi, ale możecie wierzyć lub nie, że jak może Asekurant będzie oglądał film, to tydzień temu ja zawsze jak kończę ujęcie, to jest łapa i oczywiście podziękowania za asekurację i podanie sztangi. Także tutaj też w ramach sprostowania. A dwa, że mówiliście o koszulce, że mi ego wyjebało, pozer i w ogóle, bo miałem koszulkę Sebastian z numero uno, ale wydaje mi się, że to po prostu mówili ci, co nie siedzą w branży fitness i kulturystyce, bo to była koszulka w odniesieniu do Arnolda, którego jestem fanem i on miał bardzo popularną koszulkę Arnold z numero uno. I ja dostałem tą koszulkę na urodziny od mojego bardzo dobrego kolegi z napisem Sebastian. Także nie oceniajcie książki po okładce, bo geneza tego wszystkiego jest zupełnie inna. Dzisiaj tyle. Widzimy się za tydzień. Pozdro.